Około 4000 osób podpisało się pod petycją do wojewody śląskiego w sprawie zatrzymania prywatyzacji terenów po międzynarodowych targach katowickich i ośrodku postępu technicznego. Społecznicy ze Stowarzyszenia Nasz Park chcą, aby wojewoda rozwiązał umowę wieczystego użytkowania ze spółką Atal i przekazał tereny Parkowi Śląskiemu. Na tych terenach 21 hektarów mogłyby być różne miejsca, które służyłyby różnym obiektom, które w Parku Śląskim istnieją, czyli planetarium, zoo, wesołe miasteczko, może kiedyś fala i nawet stadion dziesięciolecia. Wiemy, że na stadionie, stadion Śląski. Na stadionie śląskim są imprezy sportowe, są koncerty. Można by czasami również jako zapasowe to miejsce użytkować. I również mogłyby powstać obiekty nowe. Członkowie stowarzyszenia obawiają się, że wkrótce na terenach przylegających do Parku Śląskiego, a zdaniem społeczników historycznie do niego należących, mogą powstać deweloperskie inwestycje, m.in. osiedle mieszkaniowe. Swoją inwestycję, choć jeszcze nie wiadomo jaką, planuje spółka Atal, stąd reakcja i petycja do wojewody. Tą petycję, która trafiła do wojewody śląskiego, obecnie pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego analizują pod kątem możliwości. No i oczywiście, jeżeli tylko te możliwości będą, no to wówczas taka odpowiedź też pójdzie do stowarzyszenia. Tak jak mówię, na tą chwilę analizujemy petycję i rozważamy możliwości. Sprawy na razie nie komentują władze Chorzowa. Tereny, które są w wieczystym użytkowaniu spółki Atal, są pokryte planem zagospodarowania przestrzennego. Teren jest przeznaczony pod usługi i handel. Z kolei sama spółka Atal wystosowała w tej sprawie oświadczenie, w którym informuje m.in., że planuje zrealizować w tym miejscu inwestycję mieszkaniową wielorodzinną. Zapewnia, że chce przywrócić terenom wartości przyrodnicze i nie naruszy cennego przyrodniczo drzewostanu. Sama inwestycja, zdaniem inwestora, ma nie ingerować w przyrodę i sam Park Śląski.